Cześć! Dziś poznacie po prostu genialny twór od Xiaomi, czyli flagową 13. Intro! Zaczynamy od podstaw. Xiaomi 13 to w sumie nieduży smartfon o wadze 189 gramów, przekąt na ekranu to 6,36 cala, a materiały wykonania to Gorilla Glass 5 na froncie, szkło hartowane z tyłu, a całość scalają eleganckie, płaskie, aluminiowe ramki. Z tyłu mamy wystającą wyspę z aparatami i w odróżnieniu od tej Xiaomi 13 Lite ta wygląda o niebo bardziej estetycznie. Tył Xiaomi 13 jest dosyć śliski, plus mocno zbiera odciski palców i w zasadzie kręcąc ten odcinek muszę co chwila go czyścić. W pudełku znajdziemy silikonowe etui, które niweluje ten problem i dba o bezpieczeństwo naszego pięknego bohatera. Design Xiaomi 13 oceniam na 6. Jest to połączenie elegancji, minimalizmu, a do tego wygody przez kompaktowe rozmiary. Do przycisków głośności i odblokowania sięgam bez problemów, natomiast lekkim rozczarowaniem jest dla mnie położenie czujnika odcisku palca. Co prawda działa bezbłędnie i błyskawicznie, ale to kolejny smartfon, przy którym muszę nieprzyjemnie gimnastykować się, aby odblokować telefon. W kwestii odporności Xiaomi wreszcie ma się czym pochwalić, bo mamy certyfikację IP68, czyli telefon nie tylko może być zmoczony deszczem, ale i wpaść do naszej wanny. Najdroższy szampan, jaki znalazłem, jest... I nic mu się nie stanie. I się uspokój! Pod względem udźwiękowienia jest bardzo dobrze, ale nie celująco. Głośniki sygnowane marką Harman Kardon grają bardzo ładnie, czysto i głośno. Słychać też lekkie podbicie basowe, ale górny głośnik gra wyraźnie ciszej, mimo dodatkowego otworu na górnej ramce. Gdybyśmy mieli tutaj dwa identyczne głośniki, to ocena byłaby celująca. Kończąc tą część, warto jeszcze dodać, że Xiaomi 13 posiada 3 mikrofony, które świetnie zbierają dźwięk. Wyświetlacz w Xiaomi 13 jest płaskim AMOLEDem o wysokich parametrach. Maksymalna jasność wynosi aż 1900 nitów, więc nie ma problemów z odczytywaniem treści nawet w mocno słoneczne dni. Rozdzielczość wynosi 2400x1080 pikseli i jest w pełni wystarczająca. Ekran w Xiaomi 13 może pochwalić się też świetnym odzwierciedleniem kolorów przez obsługę standardów Dolby Vision, HDR10+ i HDR10. Responsywność na dotyk wynosi jednak tylko 240 Hz. Fajnie by było, gdyby producent dał 480 Hz, co jest bardzo ważne, jeżeli ktoś jest zapalonym graczem i chce mieć natychmiastową reakcję na dotyk. Mamy z kolei wysokie odświeżanie obrazu wynoszące do 120 Hz, które daje świetne wrażenie przy przeglądaniu treści na ekranie. Procesor to flagowy i mój ulubiony Snapdragon 8 generacji drugiej, który działa we współpracy z 8 GB LPDDR5X z pamięci operacyjnej. Wydajność jest świetna, wszystko działa bardzo płynnie, a aplikacje uruchamiają się bardzo szybko. A w grach możemy ustawić najwyższe ustawienia graficzne i napawać nasze oczy świetną grafiką naszych pykaczy. Jak wiecie już z recenzji serii Galaxy S23, które korzystają z tego samego procesora, Qualcomm z sukcesem pozbył się problemu z przegrzewaniem się obudowy i tutaj jest nie inaczej. Oczywiście w testach syntetycznych i na przykład przy nagrywaniu w 8K telefon zaczyna się mocniej nagrzewać, ale w niekomfortowy sposób. Bateria w Xiaomi 13 ma pojemność 4500 mAh. Oczywiście szkoda, że nie ma tu 5000, ale na pocieszenie mamy bardzo oszczędną pracę procesora i szybkie 67-watowe ładowanie. Ładowanie indukcyjne jest tutaj prawdziwą torpedą, bo jest aż 50-watowe, tylko musicie mieć do tego odpowiednią ładowarkę. Ładowanie zwrotne ma 10 W i służy do dzielenia się energią z innymi sprzętami, np. słuchawkami. Ładowanie po kablu dołączoną do zestawu ładowarką trwa 40 minut i jest to bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o czas pracy telefonu, to przy umiarkowanym korzystaniu telefon spokojnie wytrzymuje cały dzień, a jeżeli jesteśmy bardziej oszczędni, to tak koło południa trzeba będzie już go podładować. Następnego dnia oczywiście. Pamięć wewnętrzna wynosi 256 GB i jest w nowoczesnym standardzie UFS 4.0. Pojemność jest w pełni zadowalająca, a jeżeli chcecie rozbudować sobie pamięć, to tego nie zrobicie, bo nie ma miejsca na dodatkową kartę microSD.
Zanim przejdziemy do aparatów, to jeszcze krótko o komunikacji, a tu uprzedzam, jest też w bardzo wysokim standardzie. A więc Xiaomi 13 posiada Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3 i wyjątkiem do tej całej nowoczesności jest złącze USB 2.0, przez które zgrywanie danych po kablu jest żmudnym i wolnym procesem. Czas na aparaty i zaczynamy od obiektywu selfie, który oprócz świetnie działającej funkcji odblokowywania za pomocą twarzy, robi też bardzo ładne selfiaki. Odpowiada za to 32-megapikselowa matryca ze światłem 2.0. Fotki mają przyjemne odwzorowanie kolorów, dobre kontrasty i dynamikę. Efekt bokeh jest precyzyjny, a jeśli chcemy jeszcze bardziej podrasować nasze oblicze, pod Tindera oczywiście, to mamy do wyboru kilka upiększaczy. Podobnie jak w przypadku Xiaomi 13 Lite, boli brak wyższej rozdzielczości nagrywania niż Full HD. Przechodzimy na tył i zaczynamy od głównego aparatu, czyli 50-megapikselowej matrycy ze światłem 1.7. Jest opcja zrobienia fotki z pełną mocą matrycy i w zasadzie oprócz wagi pliku, no i oczywiście szczegółowości, nie będzie między nimi różnicy. Główna jednostka robi świetne zdjęcia, z których byłem bardzo zadowolony, bo kolory, balans bieli, ekspozycja, kontrast, to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Xiaomi chwali się współpracą z legendarną firmą Leica. Widzimy dwa tryby o nazwie Authentic i Vibrant, gdzie pierwszy oferuje przede wszystkim bardzo naturalne oddanie barw, a drugi z kolei je podbija łącznie z kontrastem. Trybów lejkowych jest więcej i warto się nimi pobawić. Aparat jest wyposażony w HyperOIS, czyli ulepszoną optyczną stabilizację, która pokazuje swój pazur w nocnej fotografii. Zdjęcia nocne wychodzą ostre, z przyjemnie podbitymi kolorami, a z mroku wyłania się całkiem sporo efektów. Natomiast pamiętajcie, że to nie jest taka sama jakość jak w iPhone'ach 14, czy Vivo X90, czy w Samsung Galaxy S23 Ultra. Ten telefon zbiera odrobinę mniej szczegółów nocą, ale i tak efekty są bardzo fajne. Oczko niżej to 12-megapikselowa ultra szerokokątna matryca ze światłem 2.2. Oprócz przyzwoitej szczegółowości, ten obiektyw nie ma się czym więcej pochwalić. W tej półce cenowej oczekiwałbym obiektywu, który dotrzymuje kroku głównej jednostce pod względem ekspozycji i odwzorowania kolorów, a tak niestety nie jest. Ostatnie oczko to 10-megapikselowy teleobiektyw z optycznym przybliżeniem do 3,2 raza. Dalsze przybliżenie jest hybrydowe do maksymalnie 30-krotności. Najlepsze efekty otrzymamy do maksymalnie 10-krotnego przybliżenia. Im bliżej, tym więcej rozmyć i całość prezentuje się gorzej. W kwestii filmików jest maksymalne nagrywanie w jakości 8K z 24 klatkami na sekundę, ale standardowo skupimy się na 4K i Full HD. W obu tych rozdzielczościach mamy dostępne 60 lub 30 klatek na sekundę, a same filmiki za dnia wyglądają po prostu rewelacyjnie. Mamy dobrą ostrość i kolorystykę, a stabilizacja dobrze radzi sobie z nagrywaniem w ruchu. Po włączeniu wsparcia trybu HDR niestety klatkarze spadają do maksymalnie 30 klatek na sekundę. Ok, czas na podsumowanie i zaczynamy od zalet Xiaomi 13, a są to bardzo atrakcyjny design telefonu, wykonanie klasy Premium Plus IP68, wyborny ekran AMOLED-owy ze 120-hercowym odświeżaniem, folia ochronna na ekranie i etui w zestawie, flagowa wydajność, świetne zdjęcia z obiektywu selfie i głównego, głośniki stereo, dodatkowe tryby foto i wideo. A teraz czas na wady. A, dodam jeszcze, przepraszam, dodam jeszcze, że zaletą jest bardzo szybkie ładowanie telefonu. 40 minut, dosyć szybko. A teraz czas na wady. A są to lekko rozczarowujący obiektyw ultraszerokokątny, nagrywanie przednią kamerą bez 4K, sporo niepotrzebnych preinstalowanych apek, brak slotu na kartę microSD, no i cena, bo Xiaomi przyzwyczaiło nas do wysokiej jakości w rozsądnej cenie. A mamy wysoką jakość w wysokiej cenie. Natomiast osoba, która wejdzie w posiadanie tego telefonu, na pewno będzie zadowolona, bo uważam, że jest to flagowiec z pełną gębą. A teraz, kochani, lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Insta i widzimy się już wkrótce. Cześć!